Halo, dzień dobry, witam was serdecznie w horrorze o nazwie The Quarry, czyli kamieniołom, jak mniemam. Grę dostałem od Katraena, od Marcina. Marcinu, dziękuję ci serdecznie bardzo, bardzo, bardzo mocno. Oczywiście jesteśmy na Twitchu, więc osoby, które są na żywo, to widzą na żywo, a YouTube widzi to oczywiście jako zapis. I chciałem powiedzieć, że gra jest podobno bardzo, bardzo fajna. Nie, czatu nie przechwytuje, Marcinek. Gra jest podobno bardzo, bardzo fajna, z wyborami i coś na wzór Until Dawna, bo to jest chyba od twórców nawet Until Dawna, prawda? Dobrze mnie się wydaje? Czy nie? Chyba tak. To jest chyba od twórców Until Dawna. Także, no jestem ciekawy, jakby nie widziałem tego u nikogo, nigdy, na żadnym YouTubie, na żadnym Twitchu. Wiem, że to ludzie gdzieś tam nagrywali, streamowali, wiem, że Desełko też to chyba ogrywała na streamach, także buzi dla Desełko. Ale ja, słuchajcie, nie oglądałem nigdzie. Ja nie wiem, czy ja chcę to... Marciocha, tylko godzinę, bo już jest pierwsza, a ja już też trochę, wiesz, wykąpałem się właśnie. Tylko ogarnąłem, żeby jeszcze mu zrobić godzinę live'a. Także słuchajcie, myślę, że sobie zaczniemy, żeby nie przedłużać zbędnie. Nowa gra, jest jakiś wybór poziomu? Nie ma, okej. Okay. Fresh, jestem fresh. Siedzę w szlafroczku i w piżamce. Oho. Ale grafika jest piękna. Muzykę, słuchajcie, włączyłem alternatywną. To oznacza, że powinna być bez praw autorskich. I mam nadzieję, że takowa będzie. Ojej, ścieżki, wskazówki, dowody. Laura jakaś jest. Wiedzicie, ja już tu idę. Czekajcie, chcę ustawienia jeszcze raz. Dźwięk. Alternatywna muzyka. Pozwala zmieniać muzykę w grze na alternatywną. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ona jest co? Faktycznie bez praw autorskich? Mam nadzieję, że tak. Mi się kojarzy Until Dawn. W sensie... Oho. No. Why'd you kill the music? I think you know why. I don't think I do. It begins with an L. Like the L word. Lesbians? Lost, Max. We're lost. We're just... Oh my goodness. Ten o lesbian, ta o lost. So, lost. That's debatable. Oj. Ej, dobre, podoba mi się. Take a moment to consider the following, as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at Hackett's Quarry. What you see. Aha, ja miałem coś zrobić. Dobrze się zaczyna, kochani. Which will help you to act at just the right time. Watch your step. Hackett's Quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings. No ale czemu, żeś się nie schyliła, babo, jak cię schyliłem? Okej.
Rozumiem. Szybki tutorial. Nice catch there, hon. O, okej. I'm not the one who hit the pothole. Czyli zadziałało. Well, maybe the pothole hit us. Never think about that. Czyli tutaj są quick time eventy. Takie rzeczy. Thank you. Very impressive. Thank you. Trochę się stresuje Marcin tym, że są quick time eventy. To bardzo przypomina mi teraz Until Dawna. Bardzo. You know what, Max, it's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye hot dogs, see you later apple pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? Didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so... Put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp to already nadzieję, before I roll my eyes out of my head, please. Lubię takie gry. Z wyborami, z ciekawą fabułą, z piękną grafiką. Podnieś lotkę po... mapę. Voila! What is that? Yeah, yeah. No, but seriously, how'll happen to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Marciocha, no, albo jak wiesz, nie masz zasięgu czy coś, to jest dramat, to my giniemy wszyscy, nie? See, so we are... Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Aha. Zaczyna się ciekawie. O! O, co to? Nie, proszę nie... No. Masz szczęście, że nie przejechałeś tego biednego kotka, czy... O Boże! O kurcze, lekarskie, serio? No to tak już grubo. Marciocha! Ej, ale tam siedzi jakaś pani z tyłu, nie wiem czy widzieliście. Still in one piece. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? What? No, no, Max, it wasn't a bear. What was it? I think it was a person. Ja nie chcę tu być w tym aucie. Lord, are you serious? Do you think we hit a person? I don't know. I mean, it was really close, like really close, but maybe we didn't. No, ja tak samo, Marciocha. Zwłaszcza, że w domu jestem tylko ja i kot. I się trochę cykam. What is it? Jezu, koleś, wracaj do tego auta. Jezus! O mój Boże. O mój Boże. Jezus, jakże po... Nie, to jest dramat, jakżem podskoczył. Kat! Dziękuję za pizzę. Jezu. Matko jedyna. Well, maybe it looks worse than it is. I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my the tool? Ja też dostałem zawału w oczy. Yeah, yeah, okay. Pewnie. Zasłoniłam cały ryj. ja się cały tak potrząsnąłem. Mhm. Zerka w telefonie. Okej, okay, porusza się. Okej. Okay. It's not so bad. My mom's gonna kill me. Przestań, to się tylko wyklepie, jakby już bez przesady, hop. Naprawdę. No ja też, Marciu. Ja mam to samo. Czy ja mogę gdzieś pójść? Aha, Laura, czy ty możesz współpracować? Ojej, jak ona chodzi w ogóle, tak bardzo... Taki robot. Blokowano samouczek, naciśnij LB, aby wyświetlić. LB to jest... To jest LB. Kajta. No to jest to. Dobra, a. Dawaj to. Czy ona właśnie szpera? Dobrze. O! Ja mam 13 Pro Max, polecam. Marciocha ma 13, no. Tak, Damianek, jestem jeszcze, hi. A co ona przeczytała? Co to jest? Thank you for your interest in... Odrzuciło go jakiś uniwersytet, bo jest rejected. Oh my god! Marciocha, ja mam 99 po... od czerwca do teraz. No to jest ile? Yeah.
you need a hand? Yeah, actually. 4 miesiące, tak? Here you go. Perfect, thank you. Czy ona się dowiedziała o tym przypadkiem, że on... Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. A, okej, Marcio, o to tak. They don't want to catch on fire. Miesz czułe za to powodzonka. Życzę, myślę, że się odnajdziesz na iOSie, na spokojnie. Aha, jeszcze mogę się poruszać. Ona chodzi tak bardzo robotycznie. A, możesz się poruszać. O, coś tam było. O Boże, ktoś tam łazi. Where are you going? Just over here. Just stay there for a second, okay? I'm almost done. Ale co on tam grzebie? On grzebie i grzebie i co? Buntowniczo, ulegle, pospiesz się. Dobra, ulegle. God, Max, hurry up! What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Już może mam betę, czat? Yeah, that is. They could be hurt. I don't know. I didn't think we actually hit anything. Well, I don't know. I heard something, okay? Like a woman. Do you think we hit her? Ja Marciocha zrobię mi żałuję, bo został był na 15.7 bardzo chętnie. Okay. No ale już jestem na 16.1, trudno. Just don't go too far, okay? Be careful. Yeah. W ogóle czy... dobra. Gdzie ty schodzisz, babo? Żartujesz. No a on ją właśnie puścił sam. Jezu, i to. Znaczy samą. Ze mną ją puścił, to nie jest taka sama. Ale ja to jakby marna pomoc w ciemnym lesie raczej. Chyba, żebym się głośno darł, to tak. No nie podoba mi się to. O, tu coś jest. Co jej chyba poświetla? Mądrość. Mam jakieś osiągnięcie. Zebrano pierwszą wskazówkę. No to... Serio? Idziesz sama z latarką? Proszę cię, babo. Aha, i oczywiście na rozstaju dróg. Tak, to jest horrorek. Trochę się boję. Jezus! Kurde, Marcin, żeś mnie wystraszył tym pukaniem. Dziękuję za burgerki. Taka buźka. Może ustawić te emotki, by tam były, a nie awatar i gify. Pewnie można mi czuć, wiesz co, ja nie używam Messengera na telefonie, bo mnie bardzo denerwuje. I nigdy go nie używałem i nigdy go... O Boże, jakaś baba! I nigdy go nie używałem, nigdy go nie chcę mieć. Nie wiem, gdzie ja idę, ja po prostu idę. Aha, tu nic nie ma, rozumiem. Ja kur... Jezus. Lekarskie. No chyba mnie potarga. Dziękuję za burgerki. No, ja ci mi czułe, że nie powiem, bo niestety nie używam Messengera. Nie wiem, czy ja w ogóle w dobrą stronę idę, wiecie o co chodzi. No, gdzieś doszliśmy, ale... Gdzie? Się pewnie dowiemy. Nie, jak coś na ryj wyskoczy, to jest koniec, to jest po mnie. Jezus, Boże, przestań, idź już stąd. Nie chcę tu być. Tak mi czułeś, ja na WhatsAppie i na iMessage. Na FaceTime jeszcze głównie też.
Jezus! O kur... O Boże, oła. Matko jedyna, kto, co to było? To był kat! No przecież czub! Dziękuję! Aż wylazłem z emocji do tych ekranów, w ogóle ona biegnie tu! Dziękuję, Marcinek. Oho. Aha, w dół. O Boże, miało być w dół, ja w górę dałem, czajcie? Jezus, nos już złamałem. Przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić, babo, naprawdę. Teraz jest okej. Okay. Cyk, już jej nie będę krzywdził. Bez zębów, a nie bez jaj. No, ja przybiegła, patrzcie, nawet krwi nie leci z nosa. Ja to już bym był zakrwawiony cały. It's okay, it's the woods. There's a lot of stuff out there. No. It's easy to freak yourself out. Listen, especially Max. If you're hurt. Can we just get out of here, please? Of course, yeah. Yeah, let's go. Let's go. Marta, czubie. Yes, there we go. Purring like a kid. Max, yes. Come on. Here we go, here we go. We're getting tak. Brodzimy. Max! I just... Okay, give me a minute. Give me a minute. We've got to go, Max. Right, you're not helping right now. Can you just... I am trying to get us out of here. All right, we're enough! Just... Shit, I'm sorry, honey. I'm sorry. It's okay, it's okay. Moja wciocha, przestań. Tak jak... Jezu, pamiętam ten widok, jak leciałaś na zraszacz. We're okay. We're safe in the car, really. To się... Jezus! Jesus! Jak się wystra... Skąd tu się powiedziałem, że proszę bardzo? Roll it down. Jezus, Dimir! Co to był? Damian, nie, wy jesteście niemożliwi. Ten mi z Dimirem tu leci. Dziękuję za burgerku. Burgerku! Mhm. Dziękuję za... Już się zaczyna. Dziękuję bardzo, Damianek. Are either of you injured? No, well, she bumped her head. Well, barely bumped it. I mean, I can't even feel it. My bump, not my head. I'm fine. Really, we're fine. We're just a little shaken up. On jest dziwny, ten pan. Pan policjant zapewne, no bo ma taki mundurek, więc jak policjant chyba, czy nie? Ten zaszart to ryczy. No, Marciowa, to był hit. No, policjant ma krótkofalówkę. LB. A co to jest? Co ja włączyłem? Boże. Hackett's quarry is full of twists and turns. Unknown paths. Ja włączyłem samouczek jakiś. Nie, ja jestem też odklejony. With each step taken, you tread a path of your own, matched with its very own. Przebieraniec? Jezu, nie mów tak. Oj, czemu pani zginęła? Jak cię chlasnę. No, pamiętam to. Cię chlasnę. At Hackett's quarry, there's no such thing as the wrong way. Aha. But be warned. Some paths are more. Aha, niektóre się czują zdradliwe, rozumiem. Świetnie. Wróćmy do Laury. No, szczerze, no przecież co? Coś wyskoczyło. I zdupili się. Something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved and now here we are. Something jumped out. No, something, no przecież nie wiadomo co to było, facet. No szczerze, no bo chociaż... Kurde, mogę zrobić te zwierzę. No już dup, sztal teraz. No, Marcia, dobrze, dobrze, bo ja się tak nie wiesz. Ma'am, did you hit someone? No, no, God, no, of course not. You know, I mean, I don't think so. I don't know. Sir? Brną ścieżkę, oho. Policjant wydaje się niespokojny. Excuse me, powiedziałem mu prawdę. Is this guy like the all-time scariest cop? I don't know, this is my first cop. What, like ever? Yeah, I'm not a criminal. Mhm.
Mhm. Nie wiem, dziwny creepy typ. To prawda, ale będziemy w jailu siedzieć. W prisonie. Now you folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night. No jechali autem, no co robią? No przyjaźnie, no. We're heading up to Hackett's Quarry summer camp. We're new counselors. You're one night early. No, we know. But we figured we'd get in early and scope it out, you know. I cyk mandacik. Za to, że się zjawili szybciej o jedną noc. Czemu jest pocięty na szyi ten pan? Słucham? Słucham? Harbinger Motel. It's the nearest place you can bunk up there for the night. Okay? I think we're just gonna stick to the plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead. No, ma'am, you're gonna head to the Harbinger Motel. Do you understand? Słucham? Nie. With all due respect, sir, why can't we go to Hackett's Quarry? Because I told you to go to the motel. Okay, I just don't understand what the problem. Ma'am, please step out of the vehicle. Whoa. What? Why? Officer, she didn't do anything. Ma'am, if you wouldn't mind stepping out of the vehicle, I would like to show you a route on your map there. Nie, ja bym nie... Siadaj tam! Son, remain in the vehicle. On się niecierpliwi. No i czy mi to obchodzi, że on się niecierpliwi? No niech się niecierpliwi. Okej. Okay. Ja też bym nie wylazł w życiu, bym nie wylazł stamtąd. Co to ma być? Okay. So, we... My goodness. Already... Yeah! Jezus. Harbinger Motel. Dziękuję ci, Marcinku, za burgerki. Right, okay. Cheat. And where was Hackett's Quarry again? Well... Pokażcie się bagażniku. Folks, the Harbinger Motel can guide you there first thing in the morning. No, Marcin, nie daje czadu, widzę. Dziękuję ci, Marcinku. Uleciał, hop. Still, please. Co jeszcze? No jest, mówię, cały pocięty. Hold still. No dobra, no nie ruszamy się, no. Jezu, jaki creep! Fresh as a daisy. Fresh as a daisy. You can return to vehicle, ma'am. No, creep. Creep totalny. Krew na później. Marcin, nie mów tak. Harbinger. Jezus. Motel. Stay on the road. Wait, but what if there's someone out there? Pewnie tak musiał. Yeah, look. Good night. Mhm, good night. Jakiś dzikus taki, naprawdę. Ja, ty kur... Damian! Dziękuję, burgerki. Why is this guy just sitting there? Dziwny był. That guy was giving me major weirdo. No był świrem, totalnym weirdo. Oh my god, I know. Pij malutkie, pij lekarskie, pij. Nice to meet you. No jedź już, po co ty się zniadł, jedź już. Oh my god.
back on the road? Yes. I think I've had enough woodland encounters for one night. Thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here. Mm-hmm. And the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? Hackett's quarry. How'd you do that? I don't know. I kind of tricked him into showing me. Very slick. Are you sure we shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice? Honey, you really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some creep-ass hotel? No, that sounds terrible. Ale dlaczego ja nie mogę teraz wybrać, czy pojedziemy do hotelu, czy do tego całego tam ich kampu? Oh my god, if he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick hole. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20 years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? 20's... debatable. Easy. I mean, I'm kind of into ma'ams. Okay, we're done here. Czapka spoko. Ale dlaczego pojechali? Nie wiem. Obóz letni, Hackett's Quarry. You gotta be kidding me. There's nobody here. We drive all the way the fuck out Max, here. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. Ona zostawia mu tylko wiadomość, a tu nie ma nikogo. Co za łeb amerykański. I guess he doesn't check his voicemail. How was I supposed to know that? I mean, clearly there's somebody here. Yeah, or it's just an abandoned car and this is a complete waste of time. Why would there be an abandoned... Max, come on. O, hej, kinia. Max, don't be a dick. Tak, my I'm dalej sorry. Tutaj gramy w The nowy horror. The Quarry. Aha, no świetnie, będziemy łazić teraz. Zobacz to. Ma się klupni w czoło. Widzisz, Kinga? Takie rzeczy. Dalej impreza. O Boż! No i masz lekarskie gierki, no masz, no. Masakro. Dziękuję za burgerki. Dziękuję serdecznie, bardzo mocno. Dobrze, ale w tym momencie pożegnamy się z YouTubami tutaj. Także YouTube dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że byliśmy w pierwszym odcinku. Zapraszam. Widzimy się w drugim. Buzi.